Cześć widzowie, mamy delikatne opóźnienie z tymi analizami poprzez to, że dużo jeździłem w wakacje, to nie było kiedy nagrywać, więc tutaj mamy partię z piątej rundy turnieju w Paracinie w Serbii który grałem w pierwszej połowie lipca. Tutaj zastosowałem wariant obrony sycylijskiej, którego nigdy wcześniej nie grałem, mianowicie zdecydowałem się zagrać D6 i później wybrałem wariant Rausera. Do tej pory oczywiście Oczywiście zdarzało mi się grać przyspieszonego smoka, zdarzało mi się grać wariant Tajmanowa, ale im dalej, im więcej się gra w te szachy, tym fajnie jest rozszerzać ten repertuar debiutowy, mieć coraz więcej różnych wariantów po to, żeby zaskoczyć przeciwnika czymś, czego on się nie spodziewa. No bo wiadomo, zaskoczony to już, zaskoczony przeciwnik to już połowa sukcesu. Natomiast tutaj okazuje się, że podjąłem bardzo Głupią decyzję. Grałem ogólnie rzecz biorąc z przeciwnikiem 200 L, więc niżej notowane ode mnie. I tutaj zapomniałem, niestety, sprawdzić, co przeciwnik sam gra czardymi, No i akurat tak się złożyło, że on sam gra czarnymi w wariat trousera, więc tutaj zagranie na zaskoczenie całkowicie nie wyszło. No i poszedł tutaj główny wariant, czyli ja skoczek F6, atakuje pionka, przeciwnik tego szpionka broni, no i skoczek C6. Oczywiście są tutaj inne możliwości. Można wariant Najdorfa grać turbo skomplikowany. Można zwykłego smoka grać przez G6. Także to D6 jest dosyć elastyczne. Ogólnie w tej obronie sycylijskiej jest cała masa różnych wariantów, więc tutaj do wyboru do koloru. Ja zdecydowałem się na skoczek C6. No i poszedł właśnie wariant Rausera, gdzie przeciwnik tutaj błyskawicznie ustawia się do długiej roszady. Ja, ja zagrałem goniec D7, czyli kontynuuję rozwój. Drugiego gońca będę chciał wstawić na E7. I biorąc pod uwagę, że przeciwnik błyskawicznie jest w stanie tutaj ruszyć pionami na skrzydle królewskim, to lepiej królem w to skrzydło królewskie się nie pakować. Lepiej jest albo tego króla zostawić w centrum, albo zrobić długą roszadę. Więc przeciwnik poleciał tutaj f4, no to ja kontynuuję rozwój i on skocze f Skoczek, F3. skoczek F3 może wyglądać głupio, ale wcale głupie nie jest, bo zauważcie, że czarny ma dosyć ściśnioną pozycję, jest ustawiony na trzech liniach, biały na czterech, więc te figury trochę sobie przeszkadzają. Przykładowo goniec fajnie stałby tutaj na c6, dobrze by działał po długiej przekątnej, no ale skoczkowi na plecy on tutaj nie wejdzie. Więc na przykład w dalszej perspektywie, jakaś wymiana goniec C6 miałoby to sens. A co za tym idzie, biały odbiera tę możliwość wymiany. I mało tego, jeszcze skoczek ewentualnie się przydaje, żeby wrzucić później jakieś E5. I też otwiera się teraz Hetman z wieżą. Czyli te ciężkie figury po linii D naprawdę dobrze tutaj działają. No więc ja od razu tutaj ruszyłem agresywnie na skrzydle hetmańskim. Tutaj chciałbym Hetmana wprowadzić, Prowadzić do akcji, no i ewentualnie, właśnie zrobić długą roszadę. Przeciwnik wybił na F6. Idea jest taka, żeby popsuć moją strukturę pionową, bo jak odbiję gońcem, no to tutaj z pionkiem D6 kłopoty. W związku z tym zbiłem pionem, no i on F5, czyli od razu ten mój domek króla chce tutaj rozbijać. Chce on otworzyć centrum, żeby tutaj dalej mnie zaatakować. I tutaj jest dosyć istotny moment, gdzie ja niestety popełniłem. Pewną niedokładność, bo ja zagrałem Hetman A5, żeby zwiększyć presję na pionka A2, chociaż tak de facto to nie jest jakiś problem, no bo przeciwnik zawsze sobie może zagrać po prostu król B1, tego pionka A2 obroni. No i ja nie jestem w stanie jakoś mocniej tego zaatakować, więc ten Hetman po prostu. Hmm... Źle jest ustawiony na A5. Znacznie lepiej on stoi na B6, bo wtedy on nie blokuje pionka A5, więc można tutaj maszerować dalej. A dodatkowo jakieś wrzucanie skoczka na C4, żeby atakować po linii B. Więc ten Hetman na A5 blokuje moje możliwości, ale to nauka na przyszłość. Przeciwnik król B1, no i właśnie tutaj króla ewakuował. I przeciwnik dobrze tutaj znał wszystko, zagrał G3. Gońca chce wprowadzić na H3, żeby zwiększyć presję na pionka E6. To jest bardzo dobre podejście z jego perspektywy. No i tutaj trzeba przyznać, że trochę wpadłem w pewne tarapaty, no bo nie bardzo widać jak tutaj kontynuować atak. No trzeba by jakoś hetmana wycofać, ale to jest już duża strata czasu, co w takiej ostrej pozycji jest trochę za dużo, no nie można sobie na takie straty dwóch temp pozwalać więc ja zdecydowałem, że dobrze będzie te jego skoczki, te, tego jego skoczka odepchnąć no i zagrać E5 żeby on nie mógł tutaj wybić na E6, żeby nie mógł tutaj dalej tej słabości atakować oczywiście wszystko ma swoje plusy ma swoje minusy, no bo teraz pole D5 jest pieruńsko słabe i tutaj miała miejsce bardzo zabawna sytuacja, ponieważ ja tak sobie myślałem, ale by było super, żeby zagrać to D5, nie? W momencie, kiedy zagram D5, no to jest idealnie. Pozbywam się y, głównej mojej słabości, głównego problemu. I y, jeszcze mało tego, przy okazji goniec się tutaj mocno aktywizuje. No, kiedy on tutaj wjedzie na c5, no to już będzie całkowicie inna figura niż na e7, no bo on jest tu to totalnie zablokowany. I tak y, w wyobraźni y, widziałem bardzo fajny motyw. Y, czyli y, przykładowo teraz d5, no i jeżeli przeciwnik zbije, y, no to goniec f5. Wykorzystując tutaj związanie, więc skoczka nie stracę. A jeżeli przeciwnik zbije Hetmanem, no to jakiś goniec E8 z ideą taką, że po biciu na A5 leci na D1 z szachem. No i tak sobie tu na czasie przeciwnika, bo przeciwnik też myślał nad tą pozycją, i tak sobie myślę, kurczę, no, będzie przypał, że tak powiem, jak on zagra skoczek C1. Skoczek C1 jest mega naturalnym posunięciem, e, ponieważ otwiera gońca, no i jak ten goniec wjedzie na D5, e, to będą ogromne kłopoty, tak? Po prostu e, ten goniec to będzie bestia, e, a mój goniec na E7, e, no to będzie miernota totalna, on będzie zablokowany z każdej strony. Nieprzyjemna pozycja, to znaczy nie to, że od razu przegrywam, e, ale na pewno nie jest dobrze. No, i tak sobie myślę, myślę, i tak w pewnym momencie sobie pomyślałem, ale beka by była, jakby zagrał skoczek E1. Bo skoczek E1 jest bzdurą, bo właśnie przepuszcza to D5, ale ma sens. Ponieważ skoczek E1, skoczek G2, skoczek E3, no i zapakowanie skoczka na D5. Też mnie tutaj masakruje, no ten skoczek będzie tutaj turboaktywny, tak samo jak goniec. No i tak sobie myślę, ale by było fajnie, jakby się połasił, właśnie na ten manewr. No i przeciwnik tak pomyślał, pomyślał, no i zagrał skoczek 1. I ja tak sobie myślę, o, oh, idealnie. No lepiej być nie mogło. Rzadko się zdarza, rzadko się zdarza, ale no, czasem przeciwnicy pomagają. No więc tutaj tak sprawdziłem tylko pobieżnie, czy wszystkie tutaj warianty się zgadzają. No i rzeczywiście to D5 zagrałem. Także wiecie, trzeba marzyć, marzenia czasem się spełniają. Tutaj moje marzenie zagrania D5 zostało rzeczywiście spełnione. No bo właśnie po hetman D5 wjeżdża goniec E8. No i w ten oto sposób mam wygraną pozycję. W związku z tym przeciwnik zbił pionem. No i tutaj nie to, że ta pozycja jest jakaś wygrana, ale już złapałem trochę oddechu. Już ten mój, mój goniec wkroczył do akcji. Wieża w tym momencie się zaktywizowała. Goniec ma tutaj jakieś pole manewru, więc już zaczęło się robić fajnie, bo mam cokolwiek. A bez tego D5, to bym nie miał się po prostu gdzie ruszać. Przeciwnik zagrał goniec G2, czyli rozwinął sobie tego gońca i tutaj zabezpieczył. No, to ja Hetman B5. Tutaj moja idea była taka, żeby skoczka wrzucić na C4. Ogólnie w tej obronie sycylijskiej, bardzo często skoczek na C4 stoi najzwyczajniej świecie świetnie. Więc przeciwnik skoczek D3, tutaj chyba po prostu chciał się zaktywizować, a też przy okazji zaatakował mi skoczka, no bo już tego związania nie ma, no to ja skoczę a 5 zgodnie z planem, pole C4 jest idealne, no więc przeciwnik zagrał B3, żeby mnie tutaj na to C4 nie wpuścić, no ale widać, że teraz za to czarne pola bardzo mocno się osłabiły, a przeciwnik czarnopolowego gońca nie ma, a ja ma. Fakt, że póki co ten mój goniec Z7 dosyć zablokowany, ale no, słabość jest słabość, więc na plus dla. Mnie. Niemniej ten skoczek na A5. Jak dobrze wiemy, skoczek na skraju nie czuje się jak w raju, a ten to podwójnie nie czuje się jak w raju, bo jest tutaj zablokowany, no więc trzeba by jakoś delikwenta poprawić, więc stwierdziłem, że przerzucę tego skoczka, czy to na C5, czy to na D6. Przeciwnik Hetman E3 tutaj sprytnie, sprytnie, sprytnie kombinuje. Hetman E3 jest złośliwym posunięciem, bo z jednej strony wydawałoby się, że ja mogę zrobić takie naturalne król B8 z ideą taką, że po pierwsze zabezpieczam się przed jakimś ewentualnym wjazdem tego Hetmana, a druga sprawa, druga sprawa że robię tutaj miejscówkę dla wieży, żeby poatakować po półotwartej linii C. Ale niestety jest poza Hetman A7, jest tutaj jeszcze drugi kłopot, bo skoczek D4 wykorzystujące taki motyw. No i teraz przeciwnik się tutaj super aktywizuje. Ja mam mnóstwo słabości. Król odsłonięty to coś takiego jest beznadziejne. W związku z tym zdecydowałem się na wieża z Hana E8, żeby tutaj na E7 sobie obronić. I teraz, jeżeli przeciwnik by się tutaj zdecydował wjechać, to ja.

Król C7 i tego Hetmana zaraz będę mógł nawet próbować łapać. Więc czasem coś, co wygląda groźnie, tak de facto wcale jakieś turbogroźne nie jest. Jeżeli się zachowa zimną krew i tam się nie panikuje, tylko się po prostu dokładnie popatrzy. W partii przeciwnik wieża HF1, no to goniec odszedł, no i G4. Naprawdę dobrze tutaj przeciwnik kombinuje, bo zablokował mi tego pionka. A jest on słabością na półotwartej linii. Więc dobrze on tutaj stara się atakować. No, ale cóż, wszystkich problemów naraz nie rozwiąże. Trzeba tutaj po kolei podejść do tematu. Jest ten skoczek na B7 beznadziejny, no więc najpierw pozbądźmy się tego problemu. No więc skoczek wjechał na C5, no i Hetman tutaj musiał się ewakuować. Mi oczywiście teraz podwisa pionek w momencie, kiedy ten goniec odszedł, ale stwierdziłem, że jak w takiej pozycji się będę bronił, no to nie będzie przyjemnie, bo jednak mam dużo słabości, więc jeżeli nie ruszę na jakiejś aktywności, no to przeciwnik po prostu mnie prędzej czy później zgniecie. Chociażby na tych słabościach na linii F, no pionek B4 też nie jest jakiś szczęśliwy, chociażby jakiś przerzut skoczka na E4, to już wygląda turbo nieprzyjemnie, nie? No więc, jak król B8, chcę poświęcić tego pionka, ale robię miejsce dla wieży, żeby zainteresować się punktem C2. I teraz, jeżeli przeciwnik by zbił na F6, no to ja bym go wygonił. No i wieża C8. Owszem, stoję bez pionka, ale mam super nacisk na punkt C2 i przeciwnikowi wcale nie jest łatwo się bronić, bo ja tu błyskawicznie mogę zwiększać tę presję. Jakieś E4, E5 jeszcze mam na radarze, ewentualne od Ciągnięcia, także za tym pionkiem jakoś e, tęsknił nie będę, a figury są aktywne, e, więc ofiara, jak najbardziej, okej. Okay. Przeciwnik wobec tego zdecydował się nie brać pionka, zagrał skoczek G3, no i chce mi się tutaj zapakować na E4. Ten skoczek będzie tutaj e, na turbo placówce będzie super aktywny, a znowuż, jak tego skoczka zbije, no to wtedy goniec bardzo aktywnie wkracza do akcji. No więc jedyna obrona. Ale z jadem, bo nie tylko się bronię, a jednocześnie stwarzam presję. Chcę e, najzwyczajniej w świecie uruchomić tego pionka. Widać, że nie, tutaj moje figury dobrze współpracują. E, gońce bardzo aktywne, hetman aktywny, wieże wspierają pionki, e, więc potencjał na aktywności jest tutaj m, bardzo, bardzo duży. Przeciwnik wieża F6, przyjął ofiarę, no to ja lecę dalej. Hetman E2... No i koniec D6. Tutaj Skoczek i Hetman blokują mojego pionka E3, więc ja absolutnie koniecznie muszę się tej blokady pozbyć, ponieważ ten pionek, ten wolny pionek, wolny pionek, który jest blisko pola przemiany, jest moim największym atutem przeciwnik zdecydował się wybić, żeby popsuć moje pionki, no i zablokował pionka skoczkiem, no ale teraz za to odzyskuje bijąc na h2. I tutaj też była pewna pułapeczka tu trzeba przyznać, że obaj mieliśmy już mało czasu, ale udało mi się dokładnie tutaj policzyć, ponieważ przeciwnik połasił się na pionka b5, zagrał wieża b6 i zbił na b5, co jest tutaj ogromnym błędem, bo nie ma jak bronić punktu. C2. Jeżeli zdecyduje się w tym momencie zagrać skoczek D4, żeby tutaj zabezpieczyć na C2, to teraz wjeżdża bicie na C2, skoczek C2. I wieża C8. I teraz nie ma jak obronić, bo pionek ucieka. Czyli wieża C1, no to ja bije bije i E2. I nagle się okazuje, że nie ma jak tego pionka złapać. Także para gońców w otwartej pozycji radzi sobie świetnie. Wobec tego w partii zamiast tego skoczek D4 nastąpiło wieża C1. Czyli wieżą sobie tutaj zabezpieczył na C2. Ale teraz co zabawne, wchodzi ten sam motyw i wieża C8. I okazuje się, że obrona. Na skoczkiem też tutaj nic nie daje, bo E2 i wieża jest związana, więc zbić nie może. Grozi E1, no a jeżeli zbije skoczkiem, to wieża bije C2 i zdobędę którąś figurę. Także tutaj pozycja jest kompletnie wygrana w tym momencie. W związku z tym przeciwnik zagrał król C1, to tak. Um... No, tak, tak czy siak jest przegrana, więc tutaj właściwie tylko przeciąga. Chociaż jeszcze trzeba było trochę policzyć wariantów. Oczywiście odzyskałem teraz materiał i po drodze zdobyłem pionka. Król ucieka dalej. Szach. Król ucieka dalej. I tutaj na wiele sposobów można było wygrać. Ja tak postanowiłem po prostu wziąć pionka. Nie miałem tutaj zbyt dużo czasu do namysłu, bo miałem kilka minut na zegarze. Przeciwnik to samo. No więc zdecydowałem się na najprostszą opcję je a przy okazji stwarzam groźbę wieża A1, bo wtedy tutaj przeciwnik musiałby oddać skoczka, więc zdobyłem pionka, przy okazji jest groźba, no to jest ok. Przeciwnik wieża C5, no to ja goniec D3, zwiększam tutaj tę moją presję, goniec przeciwnika obronił, no to ja znowu prosta skutecznie wieża B2, chcę po prostu zdobyć kolejnego pionka. Przeciwnik uruchomił swojego pionka, ale tutaj pe pewien, pewną rzecz przeoczył, nie doliczył jednego wariantu, e, mianowicie goniec bije d6 i on myślał, e, że tutaj coś e, zdobędzie, e, ale niestety dla niego wchodzi szach. skoczek c1 i po prostu mat najzwyczajniej w świecie. Także w ten sposób partia się zakończyła. Więc widać, że tutaj gońce sobie dobrze poradziły. No niestety z drugiej strony ta nieznajomość moja tych niuansów w nowym wariancie obrony sycylijskiej przyczyniła się do tego, że po debiucie stanąłem znacznie gorzej. Tu gdyby ten hetman w tej pozycji stał na B6, pozycja jest jak najbardziej dobra. Ale w momencie, kiedy ten hetman stoi na A5, no to jest niedobrze, bo blokuje po prostu ten manewr skoczek A5, skoczek C4. Ponieważ w sytuacji, kiedy ten hetman stoi na B6 i przeciwnik zagra goniec H3, żeby zwiększać presję na pionka E6, no to ja właśnie mogę zawsze tam wrzucić sobie B4, E5 i później skoczek A5 i skoczek C4. Ponieważ w momencie, kiedy ten goniec odszedł, no to pole C4 się osłabia. I jest to bardzo ważne e, dla każdego, kto gra obronę sycylijską, bo pole C4 e, praktycznie w każdym wariancie obrony sycylijskiej jest idealne dla skoczka w momencie, kiedy przeciwnik nie ma białopolaka na tej przekątnej, bo ten skoczek tutaj zawsze naciska na punkt B2, e, z wieżą dobrze współpracuje, pojawiają się motywy ofiary na B2 i bicia na C3, więc jest tutaj cała masa możliwości. No, tylko ten zawali droga Hetman tutaj, stał na A5 i przeszkadza. Także yy, pierwszy yy, eksperyment z nowym wariantem yy, obrony sycylijskiej no, zakończył się powodzeniem, aczkolwiek yy, to. Dlatego, że lepiej grałem w szachy, bo debiut zdecydowanie przeciwnik akurat znał lepiej, no ale później udało mi się wykaraskać. Natomiast co ciekawe, ten wariant Rausera później kilka punktów w te wakacje mi dał, bo zagrałem chyba pięciokrotnie ten wariant w te wakacje i przegrałem tylko z arcymistrzem Tomaszem Warakomskim jedną partię, a dwukrotnie akurat z Tomkiem Warakomskim zagrałem ten wariant i raz zremisowałem, raz przegrałem. No także, jeżeli tylko arcymistrz mi udowodnił, że, że tego wariantu Rausera do końca, do końca jeszcze dobrze nie znam, no to jest w miarę okej, okay, jak na po początki tego eksperymentu. Ale naprawdę spodobał mi się ten wariant, także fajnie, że go udało się dodać do repertuaru. Bo żeby na tym poziomie 2400-2500 wygrywać partie no to naprawdę szeroki repertuar debiutowy jest bardzo potrzebny. Bez tego to totalnie ani rusz. Przeciwnik zaskoczony, to naprawdę jest połowa sukcesu. Dobrze, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to w sumie daj znać w komentarzu, jaki jest Twój ulubiony wariant obrony sycylijskiej. Ja do tej pory stosowałem chyba 4 czy 5 wariantów obrony sycylijskiej i no, myślę, że ten przyspieszony smok jest zdecydowanie moim najulubieńszym, a ciekaw jestem jak widzowie oceniają. Dobrze, także dzięki wszystkim za uwagę, widzimy się w kolejnej produkcji, także pa pa!